Jesteś światłem, które oświeca mą duszę, oczom przywraca wzrok, umacnia mój krok chwiejny. Gdzie szukać takiego światła, które rzeczywiście rozświetli ciemności naszych dróg? Gdzie znaleźć taką latarnię, która tak jak tych, którzy z morza wracają, prowadzi do portu? Gdzie szukać takiej siły, która nadaje sens ludzkiemu życiu, nadaje sens naszemu istnieniu? Szukamy, szukamy, nie zawsze udaje nam się to znaleźć. Całkiem przypadkiem w tych dniach wpadła mi do rąk płyta pana Bogusława Meca, którą to dostałem osobiście od niego z dedykacją kilka lat temu, konkretniej 16 grudnia 2005 roku, kiedy to koncertował u nas we Włocławku na zaproszenie Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury. Pan Bogusław Mec wtedy po koncercie, kiedy chciałem, aby mi podpisał płytę, zapytał: dla kogo? Powiedziałem: dla mnie. No to wpisał: dla ciebie podpis i data, stąd wiem dokładnie, kiedy to było. Ale nie to jest istotą, nie o tym chcę mówić. Istotą jest tu fakt, że pan Bogusław Mec wtedy promował swoją płytę pod tytułem Recepta na życie. On w 2001 roku, od 2001 roku zaczął walczyć z poważną chorobą, z białaczką. Płytę tę wydał kilka lat później. Recepta na życie. Chyba wtedy, kiedy człowiek odczuwa kruchość swojego życia, kiedy o to życie walczy z chorobą śmiertelną, kiedy wie, że stoi na krawędzi, na pewno nabiera dużo mądrości, dużo hartu ducha, dojrzewa duchowo i psychicznie. Recepta na życie, czyli myśl o tym, co najistotniejsze. My jesteśmy w okresie Adwentu, za chwilę rozpoczniemy drugą część Adwentu, bo od 17 grudnia rozpoczyna się już to bezpośrednie przygotowanie nas na święta Bożego Narodzenia, na rocznicę przyjścia Boga na ziemię. Mamy prostować drogi naszego życia, mamy myśleć o tym, co istotne. Mamy też umiejętnie radzić sobie z faktami, które stają przed nami, a wymagają dojrzałości ducha, psychicznej odporności, odwagi i dojrzałości. Dlatego też dzisiejszy odcinek Włocławskiego Magazynu Katolickiego poświęcimy relacji Ewangelia, psychologia. Jak to połączyć, jak z sobą godzić, bo przecież wiara ma pomagać też psychologii, ma pomagać psychologii jako nauce. Ewangelia, a psychologia. O tym dzisiejszy odcinek naszego magazynu, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. W dniu dzisiejszym gościmy w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego i Edukacji we Włocławku, które mieści się przy ulicy Kościelnej 3. I podejmuje nasz szef tejże instytucji, siostra Dorota Guść, która jest psychologiem klinicznym, terapeutą. Siostra, znam siostrę osobiście, ponieważ współpracujemy razem w ramach pracy Sądu Kościelnego naszej diecezji. Siostra jest także biegłym psychologiem sądowym powoływanym do naszych spraw małżeńskich. Proszę siostry, proszę nam na początek powiedzieć, czym zajmujecie się tu w centrum, jakie są zakres waszych działań. Szczęść Boże, witam Państwa. W centrum zajmujemy się przede wszystkim poradnictwem specjalistycznym z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, również z zakresu prawa i rachunkowości. Ja współpracuję z moimi pracownikami, czyli z panią pedagog i z panem prawnikiem. Nawiązujemy też współpracę z innymi osobami, jeśli zachodzi taka konieczność, jeśli osoby, które do nas zgłaszają się po pomoc, potrzebują jakiejś szczególnej formy pomocy. Czyli ta forma pomocy jest taka też w znaczeniu indywidualnym, zgłasza się indywidualna osoba, ale też współpracujecie tak jak chociażby z Sądem Kościelnym, tak. Siostra, w ramach działalności różnych innych instytucji różnych, typu właśnie na przykład Sąd Kościelny. Proszę siostry, my dzisiaj w naszym magazynie troszkę zastanawiamy się nad relacją psychologii i Ewangelii, no bo czas Adwentu jest takim czasem spojrzenia też w siebie, żeby przygotować się na to ostateczne przyjście Pana Boga, Pana Jezusa i także na kolejne Jego przyjście, kolejną rocznicę Jego przyjścia tutaj na ziemię w postaci, w osobie człowieka, w osobie ludzkiej. Moje pytanie jest takie, ponieważ zdarza się tak, ja jako ksiądz też mam takie doświadczenie, że czasami ktoś, kto przychodzi korzystać z sakramentu spowiedzi, szuka też w księdzu
dobrego psychologa. Pewnie nie zawsze go znajduje. I zdarza się również, że jeżeli nie znajduje, no to szuka pomocy i zamienia sobie jakby drogę życia sakramentalnego na spotkanie z psychologiem, jak siostra, jako również osoba konsekrowana, osoba wierząca i psycholog połączyłaby te dwie płaszczyzny, bo czy one są tożsame, czy są sobie przeciwstawne, czy co je łączy i co je dzieli? Psychologia a wiara, jak ta relacja się rozkłada? Żeby odpowiedzieć tak precyzyjnie na to pytanie, to trzeba by było pewnie sięgnąć do różnych nurtów psychologicznych, tak? Ponieważ gdybym tutaj odniosła się do psychoanalizy za Freudem, tak? On w ogóle nie uznawał duchowego pierwiastka i tutaj pewnie byłoby duży zgrzyt, tak? Że no właśnie świętość czy różne praca nad sobą przy współpracy łaski Bożej w ogóle nie wchodziłaby tutaj tak jakby w rachubę, nie byłaby odzwierciedleniem tego na płaszczyźnie psychologicznej. Natomiast na przykład psychologia egzystencjalna, która traktuje człowieka jako osobę i wyróżnia w człowieku te trzy pierwiastki, czyli pierwiastek fizyczny, pierwiastek psychiczny i pierwiastek duchowy. Myślę, że jak najbardziej, tak? Gdzie tutaj życie duchowe i zaburzenia na którykolwiek z tych płaszczyzn wpływają na pozostałe. Więc na tej płaszczyźnie jak najbardziej myślę, że wiara i psychologia mają bardzo dużo wspólnego. Tylko kwestia właśnie punktu wyjścia, kto z jakich płaszczyzn wychodzi i co się godzi w człowieku z danym, znaczy z teorią w ogóle psychologii. Pani współpracuje tu w centrum z psychologiem, pani jest pedagogiem, metodykiem, dydaktykiem. Ten zakres pracy też jest dość szeroki. Proszę nam powiedzieć, na czym polega ta praca? Czy to jest praca jakby obok pracy psychologa, czy praca we współpracy z psychologiem? Raczej jest to praca wspierająca psychologa. Psycholog jest taką osobą prowadzącą, o wszystkim decydującą, nadającą ten taki kierunek i porządek. Natomiast ja sporządzam opinię, takie, które pomogą. Czasami jest to nawet na zasadzie burzy mózgów. Pomagam też, jestem taką osobą wspierającą przy terapii. Przypadki są różne. I osoby dorosłe i zarówno dzieci? Tak, tak. Mówię, przekrój właściwie bardzo szeroki. Ludzie z wszystkimi problemami przychodzą tutaj to czasami po ostatnią deskę ratunku, jak do Pana Boga. No właśnie, a propos Pana Boga, bo to też jest istotne. My jesteśmy magazynem katolickim i relacja, i odniesienie, jeśli chodzi teraz o wiarę. Czy wiara Pani pomaga w pracy? Bo teraz tak, no jest ta wiara, może mieć trzy płaszczyzny, to znaczy wiara moja osobista, jako osoby, która pracuje na rzecz człowieka, no wola jest dobra, przecież pewnie chce Pani wszystkim pomóc, ale też wiadomo, że ludzkie siły są ograniczone, więc trzeba wierzyć też i w swoje zdolności, w to odniesienie do Pana Boga, no i w tego człowieka, który przychodzi, że on jest w stanie sobie z tym poradzić. Jak umiejscowiłaby Pani wiarę w swojej pracy? Wiara jest dla mnie tu wszystkim. Można powiedzieć, stosuję taką starą zasadę jezuitów, której mnie nauczył ojciec Chabielski, nieżyjący. Od szóstej klasy podstawówki kształtował mnie, prowadził. I on często powtarzał, że chrześcijanin to musi być jak kaloryfer, twardy, ale gorący. I zasada jezuitów mówi tak, żeby pracować i działać tak, jakby Pana Boga w ogóle nie było, czyli ze wszystkich sił, ze wszystkich możliwości, natomiast ufać tak, jakby wszystko od Pana Boga zależało. I dla mnie wiara na pewno mi tutaj pomaga i każdy, kto tu przychodzi, to tak głęboko zapada w moje serce, że właściwie ja nie potrafię później o tym człowieku zapomnieć. Myślę o tych jego problemach, myślę jak pomóc. W Centrum Progres obok psychologa, obok pedagoga jest również prawnik. My mówimy o sprawach wewnętrznych człowieka, mówimy o prawie Bożym, prawie niebieskim, o dekalogu, o przykazaniach, o wierze. Jak Pan jako prawnik, czyli ten, który ma odniesienie i zajmuje się odniesieniem do prawa stanowionego tutaj przez człowieka, do prawa ziemskiego,
połączyłby kwestię właśnie tego, co boskie z tym, co ludzkie. Czy w pańskiej pracy wiara też ma swoje jakieś miejsce? Ma. I to nawet dość wysokie miejsce, dlatego że to prawo stanowione w dużej części również się jakby odnosi do prawa boskiego. To znaczy część wartości, które znaczy chroni prawo boskie, również jest chronione przez prawo stanowione. I ludzie, którzy tu przychodzą i potrzebują pomocy, no jakby też dla nich jest istotne to, żeby na przykład mieć do kogoś zaufanie, nie tylko na zasadzie, właśnie czasami zdarzają się skargi, że prawnicy są bezwzględni, po prostu naciągają na przykład na duże pieniądze, a niewiele robią, a zachowania nieetyczne. I właśnie tutaj w tej etyce jakby postawa prawnika ma bardzo duże znaczenie, dlatego że dla mnie najważniejsze jest pomoc klientowi. Nie są dla mnie priorytetowym sprawą pieniądze, tak? Nawet jeżeli ktoś tak naprawdę go nie stać, żeby zapłacić w pełni za tą usługę, to nie odsyłam go z kwitkiem, a no, tacy zwyczajni prawnicy najczęściej tak różnie robią. Różnie to bywa, rzeczywiście, więc ta wiara, kwestia teraz też i moralności, sumienia, kwestia prawdy. Jezus mówi, jestem drogą, prawdą i życiem. Jak panu się wydaje, czy trudność, ja nie mówię tylko o osobach, które przychodzą do pana, czy w ogóle o osobach, które do pana przychodzą, ale tak, człowiek, który ma kolizję z prawem, tak mi się wydaje, że to jest taka troszkę też relacja, że jeżeli to prawo, i to na pewno tak jest, że to prawo, które jest stanowione przez Pana Boga, to prawo wyższe, to naturalne, jak to nazywamy, w porównaniu, jeżeli jest nieprzestrzegane przeze mnie, no to i oczywiście będę miał problemy z przestrzeganiem prawa tego stanowionego, ludzkiego. Tak, mało tego, powiem więcej. Bardzo dużo osób, szczególnie ofiar na przykład przemocy, które korzystają z pomocy prawnika, wszystko najczęściej zaczyna się od grzechu. Czyli na przykład seks przedmałżeński, pojawia się dziecko i decydują się na związek, który nie jest dla nich. Nie wybierają partnera na zasadzie, że to jest mąż, tylko najczęściej jest tak. W młodym wieku pojawia się dziecko, no to co? To trzeba no się pobrać. No różnie to jest. I czyli czasami się to gdzieś... Bardzo często, to znaczy to jest dość charakterystyczne, że bardzo często właśnie te osoby, i tu szczególnie mówię o kobietach, które potrzebują właśnie pomocy prawnika, bo są ofiarami przemocy domowej, również przemocy seksualnej ze strony jakby współmałżonka czy partnera, najczęściej ich problemy zaczynają się od grzechu. I to jest takie moje właśnie taka refleksja, że jak to ludzie jedną decyzją, jednym grzechem sobie komplikują całe życie. Pociąga. Proszę nam powiedzieć, bo my tak zwykle, no uczciwie mówiąc, to pewnie wszyscy, musimy radzić sobie z różnymi naszymi ograniczeniami, nie tylko fizycznymi, ale właśnie także tymi psychicznymi, tymi, które są w nas, a których może nie zawsze widać. Pewnie, że niektóre widać po działaniu naszym, to widać też to, co mamy w środku. Niemniej jednak często chowamy jakby w sobie to, co jest naszym osobistym problemem. W dziedzinie psychologicznej, we mnie jako człowieku, czy łatwo jest otworzyć się człowiekowi, jeżeli już przyszedł pewnie do psychologa, no to też już z konkretnym jakimś tam zamiarem, ale czy współczesny człowiek, zdaniem siostry, ma problem z umiejętnością otwierania się, czy... Myślę, że tak. Chociaż są takie osoby, które przychodzą tutaj do nas, które tak jakby od razu mówią tak o wszystkim, co gdzieś tam je się wydarzyło. To są też osoby bardzo zamknięte, do których trzeba docierać stopniowo, żeby w ogóle same mogły dotrzeć do tego, co się w nich zadziało, co chowają w swojej pamięci, czy emocjonalnej, czy tej takiej zwyczajnej pamięci. Tak? To wszystko jest wyparte, bardzo mocno obwarowane różnego rodzaju mechanizmami, murami i taka osoba żyje tak naprawdę nie wiedząc, kim jest. A proszę siostry, proszę mi powiedzieć, jaka refleksja siostrze towarzyszy na bazie doświadczenia, spotkania właśnie z ludźmi szukającymi pomocy i wsparcia? Jakie miejsce i czy w ogóle jakieś miejsce zajmuje w życiu człowieka z problemami psychologicznymi wiara? Czy często, no pewnie ja jako ksiądz, może jako ktoś, kto chce jakby Ewangelię, nie jakby, ale chce Ewangelię wystawić na pierwszy plan i powiedzieć, że Pan Bóg jest tym, który też pomaga i rozwiązuje człowiekowi problemy, to pewnie
takie powiedzenie, że no, nie ma może Pana Boga, stąd pojawiają się problemy. Nie byłoby to na pewno uczciwe i obiektywne, ale jak siostra mówi i jak siostra to postrzega, czy tam, gdzie jest Pan Bóg, gdzieś w życiu człowieka, w przestrzeni jego myśli, działania także, to tych problemów jest mniej czy więcej? Skąd się biorą te... Myślę, że problemów jest tyle samo, może czasem więcej, natomiast sposób ich przeżywania jest drastycznie odmienny. I osoby, które na przykład trafiają tutaj do mnie, czy na terapię, czy na jakieś indywidualne poradnictwo, zupełnie inaczej wygląda ich praca taka nad sobą w odniesieniu i oparciu o Pana Boga, o osobistą relację z Bogiem, właśnie o wiarę, o Pismo Święte. Są dużo bardziej zaangażowane, mają dużo więcej nadziei i dużo szybciej dochodzą do poprawy swojego funkcjonowania, do rozwiązania tak swoich problemów. Nie wszystkie można rozwiązać, nie? Ale tutaj pozostaje ta nadzieja, że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa. Natomiast jeśli ktoś nie wierzy, tak, i otwarcie na przykład mówi, że on przyszedł tutaj, ale mimo że ja jestem siostrą zakonną, że jest ateistą, bo takie osoby też się zdarzają, ten proces czasem przebiega dużo dłużej, osoby nie radzą sobie często z takim poczuciem winy, ponieważ z sakramentu pokuty nie mogą skorzystać i psychologia tutaj w tej materii wszystkiego też nie załatwi i no nie można pomóc takiej osobie tak naprawdę do końca, przynajmniej tak jakby chciała, tak, żeby odebrać poczucie winy, odebrać, żeby funkcjonować optymalnie. Tak. Rozumiem, a właśnie, a czy siostra nie odczuwa czasami takiej obawy ze strony osoby, która przychodzi szukać wsparcia, obawy, że siostra będzie ją indoktrynować, że siostra będzie tutaj zaraz właśnie stawiała nauczanie Kościoła i tak dalej. Czy nie odczuła siostra takiego troszkę takiej bariery, która się wytwarza przez... No bo istnieje takie, że nam trudno jest, że tak powiem, życiowo pooddzielać patrzenie człowieka, tego, czym się zajmuję, czym ja żyję i spotkać się z osobą drastycznie różną ode mnie i jakby nie mówić, nie przekonywać do mojego, prawda? To jest takie naturalne chyba w człowieku. Czy siostra nie odczuwa takiej obawy, czy takiej osoby? Czy... Myślę, że już nie, tak? Chociaż jak zaczynałam swoją pracę jako terapeuta, pamiętam, miałam taką osobę, która była na bardzo wysokim stanowisku, jakimś kierowniczym w szpitalu i też pani powiedziała, że ona przechodziła chyba przez wszystkie religie, poszukiwała, tak? I powiedziała, że w końcu jest ateistką, no i właśnie też oczekiwała pomocy. Umawiam się z pacjentami wtedy, że ja jako psycholog nie mogę ingerować. Jeśli ktoś mi przedstawia taki światopogląd, to ja szanuję ten światopogląd i na siłę nikogo nie będę przekonywać, ale jeśli mnie ktoś pyta, jak to wygląda w moim życiu, czy dla mnie Pan Bóg jest ważny i dlaczego ja jestem na przykład siostrą, tak, bo często się zdarzają takie pytania, to odpowiadam zgodnie z tym, co ja wybieram, a dla mnie Pan Bóg i moja z Nim relacja jest wartością najwyższą, tak, wokół której ja swoje życie kształtuję, kieruję i, no, i zmierzam ku Niemu. Właśnie kiedy wchodziliśmy tu przed rozpoczęciem właśnie nagrywania, rozmawialiśmy, ponieważ zwróciliśmy uwagę na jeden z elementów znajdujących się właśnie tu w gabinecie u siostry, mianowicie na paczkę z chusteczkami higienicznymi. Pewnie jest to jedna z takich rzeczy podręcznych, która rzeczywiście jest potrzebna tu w gabinecie psychologicznym, no bo wtedy, kiedy człowiek się otwiera i dotyka tego, co w nim najcenniejsze, a często bolesne, wrażliwe, o może tak, więc automatycznie pojawia się też pewnie i łza na policzku. Czy dużej odporności, może nie odporności, no nie wiem jakiego dobrego, adekwatnego słowa użyć, ale czy dużej takiego siły wewnętrznej potrzeba w pracy psychologa, żeby samemu nie zacząć, czasami może i trzeba nawet zacząć płakać. Pan Jezus mówi, płaczcie z płaczącymi, ale no też na samym płaczu nie można tutaj zakończyć. Czy jaką postawę siostra przybiera? Czy takiej gąbki, która wchłania? Czy taki powinien być psycholog? Czy taki tworzy siostra mur twardy, że wypowiedz się, a ja, jaki model działania siostra popiera? No bo to też każdy jest, sytuacja też pewnie inna, prawda? No właśnie, proszę księdza, nie można przyjąć jakiegoś modelu, tak, ani muru, ponieważ przychodzą osoby różne, z różną wrażliwością i z różnymi problemami, i z różnymi przeżyciami życiowymi. Pamiętam, że zdarzyło mi się kilkakrotnie, wręcz po prostu, może nie wiem, nie
szlochać, tak, ale płakać z osobą, która przyszła, ponieważ to, co przeżyła, wręcz mną wstrząsnęło, tak. A myślę, że to moje współczucie też tą osobę jeszcze bardziej otworzyło i zobaczyła, że może zostać przyjęta z tym, czym jest. No to były bardzo bolesne przeżycia takiej młodej kobiety i nie zapomnę tej rozmowy do końca życia. Natomiast jeśli chodzi o takie osoby, które na przykład pracują ze mną dłużej, staram się być naturalna i kiedy trzeba, to się uśmiechnąć, kiedy trzeba, to komuś coś przypomnieć, tak, że na przykład się gdzieś miga w pracy nad sobą, a kiedy trzeba, no to wtedy no właśnie gdzieś tam czy się wzruszyć, czy zapłakać, tak naturalnie, tak po ludzku. Pytam, ponieważ też no, empatia jest taką sprawą, którą się podkreśla też pewnie w psychologii, w pracy psychologicznej. Ja przed naszym, przygotowując się do tego magazynu, szukałem troszkę i w książkach, i w internecie na temat właśnie relacji Ewangelia, psychologia, i znalazłem taki artykuł właśnie pod tym tytułem Psychologia Ewangelia księdza Marka Dziewieckiego, który mówi, że w historii dziejów świata nie było większego dowodu empatii, takiego wejścia w sytuację człowieka, jak narodzenie się Pana Jezusa. Empatii przekraczającej ludzkie możliwości, bo Pan Jezus poza naszą sytuacją, bo mówi, że stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, że tylko nas jako ludzi rozumie, ale też w sposób fizyczny. Bóg staje się człowiekiem, zatem to już po ludzku, no siostra nie jest w stanie fizycznie przemienić się w osobę, z którą rozmawia, prawda? Ale duchowo, że nawet pewnie tak, bo każdy chce jednak być sobą i to zachować. Proszę siostry, jacy ludzie przychodzą? Mam tu na myśli płaszczyznę też taką, może nie tyle co wiekową, tylko takiego doświadczenia życiowego. Czy przychodzą ludzie młodzi, czy ludzie, którzy są w połowie życia, czy ludzie, jak siostra by scharakteryzowała? Ogólnie dzisiaj człowiek, który szuka pomocy, współczesny człowiek tego czasu, tego dnia, jaki to jest człowiek? Powiem tak, myślę, że każda z grup ma jakieś swoje odzwierciedlenie, tak? Najwięcej osób, które korzystają u nas z poradnictwa, to są osoby w takim średnim wieku. Potem dzieci. Bardzo dużo dzieci z różnego rodzaju problemami czy zaburzeniami zachowania. Są też osoby starsze, jest bardzo dużo problemów małżeńskich i albo żona, albo mąż, bo to nie jest powiedziane kto częściej, przeżywający trudności rodzinne, bardzo często związane już z takimi no, dramatycznymi sytuacjami w rodzinie, z przemocą, z rozwodem. Znaczy, jeśli chodzi o dzieci, bo to też jest ciekawe, czy dzieci przychodzą, o tym też pewnie jeszcze porozmawiamy z panią pedagog, ale czy dzieci przychodzą, bo są kierowane przez instytucje typu szkoła, czy to rodzice dostrzegają potrzebę tego, żeby no, szukać jednak specjalistycznej pomocy, bo dziecku, bo rodzice mają taką łatwość, powiedzmy, tłumaczenia dzieci. No, nie. Czy przychodzą też rodzice z własnej inicjatywy, czy głównie skierowani przez pedagoga szkolnego, czy może przez... Powiem tak, że jest różnie. Ze szkoły mieliśmy kilka skierowań też, tak instytucjonalnie, natomiast mamy rodziców takich, którzy dowiedzieli się, że powstała nowa placówka, że przyjmuje pedagog i jest możliwość również konsultacji psychologicznej dziecka i postanowili tak jakby zaryzykować, przyjść do kogoś nowego. No i przekonali się do nas i dzieci korzystają z pomocy takiej rozwojowo-terapeutycznej czy do takich grup zainteresowań. I co nas też bardzo cieszy, to są też osoby, które dowiadują się od osób, które już u nas korzystały. I one nam przysyłają jakichś tam właśnie swoich znajomych, czy wiedzą, że ktoś potrzebuje pomocy i dzielą się adresem. Pani powiedziała wcześniej, że tak niektóre osoby przychodzą jako właśnie do ostatnią deskę ratunku, tu mają jak do Pana Boga. Pokusą terapeuty, osoby towarzyszące jest to, że jednak jak przychodzisz do mnie jak do Pana Boga, to mogę na miejscu tego Pana Boga stanąć. Ważne jest to jednak to odniesienie jeszcze wyżej. Problemy są tak duże i tak czasami przytłaczające, że nie można się tak poczuć. Przynajmniej ja tak się nie czuję. I jest też taka odpowiedzialność za to. Często te problemy są tak duże, że właściwie bez pomocy Pana Boga, bez zwrócenia się do Niego, nie byłabym w stanie podjąć się jakichś działań, bo jest to
jest to duży ciężar. Moi ludzie przychodzą naprawdę z różnymi. No tak, czasami wiele zależy od tego jednego spotkania. Właściwie każde słowo musi być wyważone, bo człowiek w problemie też jest jakby, jego wrażliwość jest taka wyostrzona i łatwo go zrazić, łatwo go zranić, łatwo go w jakiś tam sposób. A ta wiara jednak rzeczywiście, jeżeli jest... I on oczekuje tej pomocy, on chce i teraz no, nie mogę uciec, muszę skorzystać ze swoich umiejętności, doświadczenia, wiedzy, ale nie ukrywam też z intuicji swojej, okay, która jest tu też bardzo potrzebna. I na pewno, no, powiem tak, ja zwracam się codziennie do Pana Boga, proszę Go o pomoc, żeby mi w ogóle pomagał w życiu. I mówię, jeśli chcesz, żebym coś zrobiła, to tak po prostu mną pokieruj. Ale pracuję na tyle, na ile po prostu mogę i na tyle, ile... Czyli poniekąd też ta praca, no i pani, tu siostry psycholog, w ogóle wasza praca tu w centrum, jest też troszkę taki, ma takie zabarwienie, jesteśmy w okresie Adwentu, zabarwienie też takie sensu rekolekcji w ogóle, takiego, że wiadomo, że tu nie chodzi o jakieś takie na siłę, bo to nie ma wymiaru też czysto religijnego, prawda, bo wasza praca nie ma wymiaru takiego. Niemniej jednak ma służyć odświeżeniu ducha, nie? No znaczy, jest... tutaj są rekolekcje, można powiedzieć, przez całe życie. Wracam do domu i myślę o tym, bo wiem, że ktoś wrócił do swojego domu ze swoimi problemami. Jak się zderza teraz z tym po spotkaniu z panią, gdzie może zyskał coś tam, pewną umiejętność, czy jakieś spojrzenie, żeby było inne i teraz czy on sobie z tym radzi, czy... Na pewno jest potrzebna modlitwa. Moja modlitwa innych. Czasami proszę innych ludzi o modlitwę, bo jest to, załóżmy, taki ciężki przypadek. I ja mówię, ja jestem osobą tą wspierającą. A proszę powiedzieć właśnie, pani jako osoba wspierająca i spotykająca się z ludźmi z problemami, bo przenosząc chociażby na grunt takiej mojej pracy w Sądzie Kościelnym, gdzie spotykam się na co dzień prowadząc sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z małżeństwami, które od początku miały trudności, ewidentnie zabrakło czegoś. I człowiek może zwątpić, spotykając się na co dzień z tego typu związkami, może zwątpić w sens, gdybyś nie spotykał jeszcze związków udanych, gdyby tylko w sens w ogóle instytucji małżeństwa i tego wszystkiego znaczenia. I też mi wiara w tym pomaga, nie ukrywam, bo spotykam też i małżeństwa udane i fajne. Natomiast pomaga mi też Pan Bóg i On jest dla mnie oparciem. Czy Pani tu w swojej pracy nie traci wiary w możliwości człowieka? Nie, dlatego że ja uważam, że wszystko, co nas dotyka, wszystko, co spotykamy na drodze, jest drogą do zbawienia. I jeśli jest jakieś cierpienie, jeśli jest jakiś problem, czy mój, czy kogoś, bo ja też mówię, ja to tutaj, te wszystkie spotkania traktuję również jako osobiste rekolekcje. Ja się uczę też i ja też się rozwijam. Więc dla mnie każdy człowiek jest jakby liściem na drzewie. Każdy liść jest inny. I każdy ma swoje znaczenie, swoje jakieś przesłanie i ma w sobie coś takiego pięknego, że każdy człowiek jest potrzebny i może on coś w sobie odkryje nie dziś, nie jutro, nie pojutrze. To jest bardzo fajnie, to widać w terapiach grupowych, kiedy przychodzi ktoś na terapię grupową i na początku jest na jakimś tam etapie, a potem się rozwija, przychodzi następna osoba i on widzi, o, ja też byłem na takim etapie. No tak, czyli i to, tak, także czyli... nie wątpię. Mhm. Wręcz można powiedzieć, jeszcze bardziej pobudza mnie to do tego, żeby więcej pracować. Jak siostrze się wydaje, czy wtedy, kiedy zaczyna brakować Pana Boga, ja w to wierzę, zresztą zadaję pytanie takie troszkę retoryczne, bo ja w to wierzę, że gdy zaczyna brakować Pana Boga, to człowiek sam w sobie zaczyna się gubić, bo nie można zrozumieć stworzenia pewnie bez Stwórcy. No nie jest zawinionym tym, bo wiara jest łaską, o tym mówimy, więc nie jest zawinionym, że ktoś tę wiarę stracił. Nie tylko jest to jego wina, może tak i nie zawsze. Natomiast obecność Pana Boga w przestrzeni życia człowieka, czy ona jest ważna? Znaczy dla mnie odpowiedź tak jest na to pytanie oczywista, jest bardzo ważna, tak, bardzo ważna.
tak z punktu widzenia psychologii, gdybym miała na to odpowiedzieć, nie jako siostra zakonna, tylko jako psycholog, to ten wymiar duchowy, czy wiara w Boga jedynego, tak, którego ja wyznaję, czy w Boga, który, nie wiem, może jakieś inne wyznanie, wartości, tak, nawet siła wyższa, tak, jak niektórzy wolą, jakaś opatrzność, tak, bo to różnie osoby interpretują, ale jeśli jest takie odniesienie, to ja mam takie doświadczenie, także to są, że życie ma sens, ma jakiś kierunek, jest się do czego odnieść. Mówię tutaj o wartościach, tak? O takim, wiem, na co mogę sobie pozwolić, z czego zrezygnować w życiu. A jeśli osoba mówi sobie, że Pana Boga nie ma, tak naprawdę wszystko mi wolno. Drugi człowiek jest ważny o tyle, o ile gdzieś tam nie wchodzi na mój grunt albo zaspokaja moje potrzeby, tak? Bo to też dużo osób tak jakby praktykuje, tak? Że poszukam właśnie, bo sobie. Pytanie było zaczepne, odpowiedź na nie oczywista, bo problem jest dopiero w tym momencie, jak w taki sposób człowieka, w jaki sposób takiego człowieka przekonywać, że może, żeby skierował się w stronę wartości wyższych, czegoś nie tylko ja, bo wtedy, jeżeli skupiam się na sobie, to tak naprawdę, to przeważnie, jeżeli skupiam się tylko na sobie, to ja dla siebie jestem chyba największym problemem wtedy, prawda? No jeżeli jest odniesienie, no ja mówię o sobie, ja nie chcę tu ani urażać ani siostry, ani nikogo. Jakie przesłanie pani miałaby na ten adwent, na te dni jeszcze adwentu i Bożego Narodzenia dla naszych telewidzów, żeby troszkę nam pomóc właśnie wzbudzić wiarę i w siebie samych, ale w Pana Boga także? Na co powinniśmy my zwracać bardziej uwagę w tym naszym życiu? Ja mogę powiedzieć, jak ja staram się. Trzeba być dobrym, obojętnie jaki ktoś jest dla nas. Trzeba być uczciwym i wtedy mają ludzie do nas i zaufanie i mogą na nas polegać. I trzeba być solidnym we wszystkim, co się robi. Wtedy nie, jakby to powiedzieć, praca jakąkolwiek się będzie robić, czy pieczenie chleba, czy ubieranie dziecka do szkoły, czy wytarcie podłogi. Wszystko to będzie świadczyło o naszej miłości do kogoś, o solidności takiej. Także mówię, dobroć, uczciwość i solidność. I wtedy będzie, jak będzie się solidny, to będzie się też wytrwałym. Tak, tak. I to jest to. Ja staram się tak robić, nie zawsze mi to wychodzi, ale. Ale podtrzymuje pani sens. Tak, ale uważam, że to jest sens. I na pewno to, że wszystko, co robię, to robię dla drugiego człowieka i dla Boga. Życzę jakby wszystkim po prostu telewidzom przede wszystkim spokoju ducha. Życie w zgodzie ze sobą i z własnym sumieniem jest wartością, która jest naprawdę cenna, bo jeżeli ktoś nie odczuwa wyrzutów sumienia, żyje w zgodzie ze sobą i z własnym sumieniem, to ma taki wewnętrzny spokój, nie boi się. Ja na przykład nie boję się śmierci. Czyli jeżeli spokojem. Przyjdzie, to jestem na nią przygotowany. Staram się być każdego dnia przygotowany, a z drugiej strony też staram się każdego dnia tak postępować, żebym nie musiał się wieczorem za siebie wstydzić. Tak odpowiadając, myślę, że najprościej na to pytanie. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że potrzeba takiej, ja to nazywam taką osobistą wiernością, tak? Że jeśli wierzę, to wierzę, trwam w mojej osobistej relacji i rozwijam ją. Ta relacja do Pana Boga daje mi siłę do tego, żeby no właśnie, żeby przyjmować inne osoby z tym, co mają, co ze sobą niosą, żeby być empatycznym, czyli właśnie wczuć się w tą sytuację, żeby zauważyć w ogóle jakieś osoby może potrzebujące pomocy właśnie w tym czasie Adwentu, szczególnie tak, kiedy jesteśmy niejako też wezwani do takiego czuwania. Bycie najprościej, tak? Bycie człowiekiem. Czyli najtrudniejsze są te rzeczy najprostsze, jednak okazuje się. Proszę siostry, bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Mi siostra pomogła, tak. Także myślę, że nasz magazyn też zostanie przez naszych telewidzów dobrze przyjęty. Bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy dziękuję wiele również. Sił i również życzymy tej wierności i tego bycia
z ludźmi i dla ludzi w tym, co siostra robi. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. 11 marca 2012 roku pan Bogusław Metz zmarł. Na płycie, o której mówiliśmy na początku, Recepta na życie, znajduje się utwór pod tytułem Wrzuć luz. Wrzuć luz, ale nie w znaczeniu odpuść sobie wszystko, daruj sobie wszystko, nie walcz o nic, nie. Wrzuć luz na sprawy, które nie są istotne. Na sprawy, które tak naprawdę nic po sobie nie pozostawiają w człowieku, tylko zabierają jego siłę, zabierają jego uwagę, zabierają jego wiarę. Wrzuć luz na to, co mało ważne i walcz o siebie, walcz o swoją wiarę. To chyba też takie zadanie Adwentu, żeby przygotować się dobrze, żeby w sobie coś tam wypracować. My dzisiaj gościliśmy tu w Centrum Edukacji Poradnictwa Specjalistycznego i Edukacji Progres we Włocławku. Widzimy, że są ludzie, którzy też korzystają z fachowej pomocy, walcząc o siebie, wrzucając ów przysłowiowy luz, żeby widzieć to, co jest cenne, to, co jest ważne. Pamiętajmy, Pan Jezus jest doskonałym psychologiem. Współpracuje też z człowiekiem, udzielając mu talentów. I przede wszystkim rodzi się po to, już niebawem po raz kolejny rocznica Jego narodzenia, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy. Najbliższa niedziela, trzecia niedziela Adwentu, to niedziela radości, zwana niedzielą Gaudete. Ta nazwa pochodzi od łacińskiego sformułowania Gaudete in Domino Semper, czyli radujcie się zawsze w Panu. Jednocześnie od 17 grudnia, czyli od poniedziałku, wkraczamy w drugą część Adwentu, która ma przygotować nas bezpośrednio do Bożego Narodzenia. Zadbajmy, drodzy Państwo, o to, aby ten czas był dla nas jak najbardziej wykorzystanym czasem. Nie tylko o tę zewnętrzną część świąt, przygotowań poprzez dekoracje, gadżety świąteczne, choinki, bombki, ale zadbajmy przede wszystkim o to, abyśmy swoje serca przygotowali na tę wyjątkową noc Bożego Narodzenia. 16 grudnia w parafii pod wezwaniem świętego Józefa o godzinie 18 odbędzie się skupienie adwentowe ludzi pracy. 19 grudnia msza święta w intencji ojczyzny i ludzi pracy z nowenną ku czci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w parafii Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 17.30. Od 21 do 23 grudnia w Bazylice Katedralnej będą odbywały się rekolekcje adwentowe. Od 22 do 23 grudnia w parafii Najświętszego Serca Jezusowego o godzinie 15 rekolekcje adwentowe dla osób głuchoniemych. To już trzecia niedziela Adwentu. Pan jest coraz bliżej. Nasza tęsknota, nasze oczekiwanie na spotkanie z Nim doczeka się spełnienia. Trzy świece na adwentowym wieńcu pokazują, że droga przyjścia Pana jest już krótka. Już krótki czas, kiedy to niebiosa ześlą rosę. Kiedy Pan przybędzie, kiedy zaśpiewamy radosne chwała wraz z aniołami. Ale do tego czasu trzeba się przygotować. W Ewangelii przeznaczonej na trzecią niedzielę Adwentu czytamy o świętym Janie Chrzcicielu, który pouczał tłumy zgromadzone nad Jordanem, jak mają przygotować się na przyjście Pana, na spotkanie z Mesjaszem. Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni.
Przychodzili celnicy, żeby przyjąć chrzest i też pytali, co mamy czynić. On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Takie napomnienia święty Jan Chrzciciel dawał ludowi, który czuł, że wypełniają się czasy mesjańskie, że zapowiedzi proroków mają lada moment się spełnić. Co mamy czynić? Pytały różne kategorie, różne grupy zawodowe. To pytanie jest więc pytaniem nas wszystkich, także współcześnie żyjących, bez względu na to, kim jesteśmy, co robimy, ile mamy lat. Co mamy czynić? Mamy prostować ścieżki Panu. Mamy zwrócić uwagę na Jego Słowo. Mamy wsłuchać się w to, czego nas naucza i żyć zgodnie z tym, co Jezus nas naucza, co Jezus do nas mówi. Znamy Boże przykazania, znamy nauczanie Kościoła, znamy treści moralne, które Kościół nam przekazuje jako prostą drogę do spotkania z Panem, jak żyją na co dzień. To jest pytanie, które muszę postawić sobie, oczekując na Boże Narodzenie. Żeby Chrystus we mnie się narodził, muszę różne ścieżki mojego życia wyprostować. Może przez ten czas w minionym roku zdarzyło się zbyt wiele, co od Chrystusa mnie odłączyło, co sprawiło, że odwróciłem się od Niego, a może zgubiłem z pola widzenia. Jesteśmy w parafii świętego Maksymiliana we Włocławku, gdzie akurat trwają rekolekcje, adwentowe rekolekcje. Te, które są jednym ze sposobów prostowania dróg i przygotowania się na przyjście Pana. Czy byłem już na rekolekcjach? Czy przystąpiłem już do spowiedzi świętej? Czy wsłuchuję się w Słowo Boże? Czy przystępuję do komunii świętej? Jak wygląda moja codzienna modlitwa? Czy z utęsknieniem czekam na Pana? Można pomylić się i zamiast Chrystusa obrać bożka. Można w kimś zupełnie czy w czymś innym położyć nadzieję. Także Jana Chrzciciela chciano obwołać Mesjaszem. To była bardzo łatwa pokusa sukcesu, wywyższenia, stawania się kimś, kogo będą niemalże na rękach nosić. Ale on odpowiedział, idzie mocniejszy ode mnie, któremu ja nie jestem godzien nawet rozwiązać rzemyka u sandałów. To jest znak pokory, a jednocześnie wiary, bo tylko człowiek wierzący będzie umiał odnaleźć się na swoim miejscu. Nie zajmie miejsca Pana Boga, ale stanie na miejscu dla siebie przeznaczonym po to, by z pomocą Bożą przez życie przejść. Mamy rok wiary. Jak wygląda moja wiara? Czy aby nie stawiam siebie na miejscu Boga? Czy Boga nie zatraciłem w życiu? Przygotujcie drogi Panu. Jak wygląda moja wiara, moja wrażliwość na sprawy święte? W dniu dzisiejszym, w dzisiejszą niedzielę, we wszystkich kościołach naszej diecezji, a więc także i Włocławka, odpowiadając na apel księdza biskupa, będziemy modlić się, zadośćczyniąc Bogu za znieważenie, zbezczeszczenie obrazu, cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Człowiek nie mający serca w Bogu może drwić, może bluźnić przeciwko Bogu i Jego Matce, ale czy to jest droga prowadząca do szczęścia człowieka? Czy moje serce jest na tyle czułe, by umieć zapłakać nad złem, które się wydarza? Czy prostuję drogi Panu i przygotowuję się na Jego przyjście, także przepraszając za to, że dzisiaj w Polsce znieważa się Matkę Najświętszą i profanuje jasnogórski obraz. Przecież to jest wyraz zewnętrzny wiary nas Polaków.
czy już jesteś aż tak daleko od Boga? To usłyszmy głos świętego Jana z dzisiejszej Ewangelii. Co mam czynić? Prostujcie drogi Panu, bo idzie ode mnie mocniejszy, który chrzcić was będzie Duchem Świętym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Dobrą nowinę, czyli prawdę, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem, na którego czekamy i którym w noc Bożego Narodzenia się rozradujemy.